Witajcie, z tej strony Michael, a to jest kolejny odcinek z Film Speedway Grand Prix 15. Przed nami piąta runda 10. sezonu, czyli Grand Prix Szwecji w Molili. I już przechodzimy do biegu pierwszego. Tutaj mamy w kasku czerwonym Andrzeja Lebiedewa, czyli Seora, w niemieckim Woźniaka, w białym Holdera i w żółtym Jasona Doyle'a. I nasz główny rywal, jak widzicie, dobrze tych zawodów nie rozpoczyna, bo już na pierwszym łuku zjazd z toru po kontakcie z Doylem to chyba było. Który wygrywa zresztą pierwszy bieg, drugi był Woźniak, trzeci Holder. Teraz bieg drugi, w którym my wystartujemy jako Robert Lambert, również w kasku czerwonym, a po naszej prawej stronie Fredrik Lindgren, Ty Finden oraz Leon Madsen. No i bez żadnych problemów udało się wygrać. Zaczynamy od trójki te zawody. Za nami przyjechał Madsen, Wolfinden i bez punktów Lindgren. Bieg trzeci wygrywa Max Frick. Na zakończenie pierwszej serii startów wygrywa Artyom Łaguta. I rozpoczynamy drugą od biegu piątego. I tutaj właśnie zmierzymy się z Andrzejem Lebiedewem, naszym najgroźniejszym rywalem w tym sezonie. Oprócz tego jeszcze Dominik Kubera i Kai Hukenbeck pojadą. Taśma w górę, Andrzej został na starcie. Kubera na prowadzeniu, drugi Hukenbeck. No ja teraz muszę trochę odpuścić, żeby nie wjechać w Niemca. Szczerze skorzystał Lebiedew, który przebił się na drugie miejsce i od razu na pierwsze. My już też wyprzedzamy teraz Kuberę i spróbujemy doścignąć Łotysza. Jesteśmy już blisko, zbliżamy się bardzo szybko. Rozpoczynamy trzecie okrążenie. Zjechał z toru znowu Andrzej Lebiedew, chyba że tu jakiś defekt był tym razem. Kolejny raz bez punktów ukończy wyścig, drugi raz z rzędu już. Po dwóch startach będzie miał 0 punktów, natomiast my prowadzimy z bardzo dużą przewagą i wszystko wskazuje na to, że po dwóch startach będziemy mieli komplet punktów i tak się właśnie dzieje. Wygrywamy bieg piąty. Przechodzimy już do trzeciej serii startów, którą otworzy nam bieg dziewiąty. W kasku czerwonym Ty Finden, w niebieskim Bartosz Marzik, w białym Andrzej Lebiedew i w żółtym spod bandy Max Frick. Ale tutaj ciasno, jeszcze tutaj się dzieje, mnóstwo kontaktów.
Lebiedew ledwo utrzymał się na motocyklu i nie ma już szans na wygranie tego biegu. Pozostało jedno okrążenie, a to oznacza, że nie dostanie się do półfinałów, no chyba, że wygrałby dwa następne starty i z 7 punktami może by liczył na awans, ale jeszcze się teraz przewraca przed samą linią mety. Nie ma żadnych szans na półfinał. Ma 0 punktów po 3 startach. Nawet jakby teraz dwa razy wygrał, miałby tylko 6. Jest to dla nas dobra informacja, nie powiem, że nie, bo no nie dostanie się na pewno do tych półfinałów. Także mamy szansę na znaczne powiększenie przewagi w klasyfikacji mistrzostw. No i też fajnie, jakbyśmy teraz powiększyli przewagę w tym turnieju. Powalczymy o to z Waculikiem, Biulejem i Woźniakiem. No i nadal zachowujemy czyste konto, nie straciliśmy jeszcze żadnego punktu w Grand Prix Szwecji. Andrzej Lebiedew już bez szans na półfinał, ale będzie walczył o każdy punkt, żeby skończyć te zawody jak najwyżej, żeby jak najwięcej punktów dostać. Bieg 13, on jedzie w kasku żółtym spod bandy. Znowu miał trochę kłopotów w tym biegu Andrzej Lebiedew, ale zdobywa chociaż 2 punkty. Pierwsze jego punkty dopiero w tych zawodach. Przed nim przyjechał Fredrik Lindgren. W 14 biegu wygrywa Szymon Woźniak. A my jedziemy teraz w biegu 15. Naszymi rywalami Bartosz Zmarzlik, Jack Holder, Mikkel Mikkelsen. No Zmarzlik musi trochę spiąć, jeśli myśli o awansie do półfinału. Musiałby tutaj zdobyć chociaż 2 punkty. Najlepiej 3. No i pierwszy raz zostaliśmy pokonani w tych zawodach. Bartosz Zmarzlik za 3 punkty przedłuża sobie szansę na półfinał tym zwycięstwem. Rozpoczynamy ostatnią serię fazy zasadniczej.
No Andrzej Lebiedew w tych zawodach jak zwykle po równaniu, teraz idzie w kasku czerwonym, a po jego prawej stronie ustawi się Leon Madsen, Dan Bury i Mikkel Mikkelsen. No i na otarcie łez Andrzej Lebiedew wygrywa bieg, na jego koncie 5 punktów i zajmuje na razie 12 miejsce, jeszcze może je stracić, zobaczymy za moment. Jeszcze dwa biegi nam zostały fazy zasadniczej. No teraz już na pewno wiemy, że zostanie na tym 12 miejscu, nikt go już nie wyprzedzi, a więc zdobędzie 5 punktów. A więc w przypadku naszego zwycięstwa możemy powiększyć przewagę aż o 15, ale zobaczymy, czy się uda. No i wygląda na to, że drugi raz zostaliśmy pokonani i tak właśnie się stało. Max Frick wygrywa, my przyjeżdżamy na miejscu drugim. Fazę zasadniczą kończymy z dorobkiem 13 punktów, co i tak daje nam pierwsze miejsce. I teraz pora na półfinały. Już przechodzę do półfinału pierwszego, za moment wybieramy pola startowe. I ja wybiorę kask niebieski, mi się wydaje, że weźmiemy. Jack Holder wziął czerwony, Zmarzik biały i żółty Leon Madsen. No i mamy awans do wielkiego finału, a kto będzie z nami? Leon Madsen na ostatnich metrach wyprzedził Bartosza Zmarzlika. A więc ja z Madsenem w finale i za moment Doyle Łaguta. Doyle Łaguta uzupełniają stawkę wielkiego finału. No i w tym oto finale my wybieramy pole startowe jako pierwsi oczywiście. I weźmiemy sobie kask żółty, spod bandy pojedziemy. W kasku czerwonym pojedzie Leon Madsen, w niebieskim Artiom Łaguta i w białym Jason Doyle. Taśma w górę, w
miarę równy start całej czwórki, ale my na szeroko mi chyba za bardzo troszkę się tutaj zakopaliśmy. Macem prowadzi drugi Doyle, trzeci Łaguta, ale wszystko się zmienia. Doyle obejmuje prowadzenie teraz. My cały czas na końcu stawki, ale już się rozpędzamy, już szukamy miejsca. Podjeżdżamy pod Madsena, który spadł z pierwszego na ostatnie miejsce. Prowadzi już Artyom Łaguta, ależ tutaj się tasuje wszystko. Rozpoczynamy trzecie okrążenie. Łaguta na prowadzeniu, drugi Doyle. My na miejscu trzecim. Doyle zbliża się do Łaguty, ale zabrakło tutaj miejsca na atak. My teraz po szerokiej i... No i niestety. Troszkę mnie odprostowało tak delikatnie na wejściu, już nie zdążyłem się złożyć. Zaliczamy upadek w finale. No wielka szkoda. A więc zdobywamy 14 punktów. Za czwarte miejsce wygrywa Jason Doyle, drugi Leon Madsen i trzeci Artyom Łaguta. No szkoda, była tu szansa na coś więcej, ale upadek niestety z naszego błędu, z naszej winy. Także nad Andrzejem Lebiedewem naszą przewagę powiększamy o kolejne 9 punktów, co i tak jest bardzo dobrym rezultatem. Tu jeszcze oczywiście zobaczycie wszystkie wyniki tych zawodów. I teraz klasyfikacja generalna, wygląda to tak, ja na prowadzeniu 11 punktów przed Andrzejem Lebiedewem. Następna runda w Gorzowie, na którą już serdecznie zapraszam, będzie za tydzień o tej samej porze. No i w tym odcinku to było wszystko, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!